Mamy rok 2000 i przyjeżdżam do Warszawy po to, żeby robić fajne, duże gry. Tam wylądowałem. We Wrocławiu nie było za bardzo perspektyw. Były dwie firmy, manele pod pachą i przyjeżdżam do Warszawy. Muzyką zacząłem się zajmować w 1992 roku, zupełnie przez przypadek. Siedziałem wtedy, jak większość ludzi, na giełdzie komputerowej we Wrocławiu i handlowałem grami. Moi koledzy stwierdzili, że nic nie umiem robić na tych komputerach oprócz tego, że gram w gry. A ja bardzo chciałem coś robić więcej. Powiedzieli, że fajnie by było, żebym zaczął się zajmować czymś ponad, bo oni na przykład mają grupę scenową i robią tak zwane dema. Nie wiedziałem, o co chodzi w ogóle, pokazali mi, co to jest. Powiedziałem, chłopaki, chcę bardzo z wami to robić. Ale co mam robić, bo właściwie nic nie umiem robić, to fakt. Powiedzieli, no grafika mamy, programistę mamy, ale nie mamy muzyka. Mówię, dobra chłopaki, będę muzykiem. Jesteśmy na chałupie Bosaka, na Żoliborzu i gdzieś tutaj była pierwsza siedziba Metropolis. Któryś z tych budynków. No, szczała papa. To było tu. Czyli jednak pamiętam. Ale zapamiętałem ten budynek jako taki dużo brzydszy. A teraz jest tak ładniutko i nawet nie wiedziałem, że tutaj wcześniej mieszkał generał brygady, pan Sosabowski. A mojej wywieszki tu nie ma. Anyway, tutaj przyjeżdżałem. Jeszcze jak mieszkałem we Wrocławiu, to raz na dwa tygodnie byłem zobligowany, żeby przyjechać, pooglądać, co tam nowego się dzieje. Jak mieliśmy już końcówkę produkcji Gorkiego 17. Czy ktoś z was słyszał o Gorki 17? Zostałem poproszony, żeby tutaj pomieszkać trochę dłużej i żebyśmy tą grę zrobili na czas. Moje stanowisko pracy było w kuchni. Jako jedyne miejsce z dala od całej reszty ludzi, żebym ja innym nie przeszkadzał, inni mi nie przeszkadzali. W tej kuchni sobie tworzyłem, spałem w tej kuchni. Jeszcze jak mieszkałem we Wrocławiu, to pracowałem w firmie Lerix Longsoft. Tam robiłem swoje pierwsze gry zawodowo. Leon, weź się w garść. Już wtedy słyszałem o firmie Metropolis, która robiła grę Reflux, która wyglądała awesome. Cała w 3D, kamera ruchoma. To widziałem pierwszy raz, to nie wierzyłem, że to jest w real time. No i powstawała tutaj Reflux. Pierwszy Wiedźmin, o którym mało kto słyszał. Reflux i Gorki 17 były pierwszymi grami, do których pisałem muzykę już na syntezatorach. Wcześniej tworzyłem muzykę na Amidze. Miałem swoje graty, pierwsze syntezatory. I tutaj mogłem już jechać ostro, nie brać jeńców. Jesteśmy przed siedzibą CD Projektu, na szczęście nie musimy go szukać, bo zawsze jest w tym samym miejscu. Tutaj miałem możliwość pracować nad muzyką do Wiedźmina. Ciekawostką jest to, że jak zaczynałem jako kompozytor, cała muzyka powstawała wewnątrz komputera. Potem robiłem wszystko, żeby ta muzyka powstawała poza komputerem. Kupowałem mnóstwo gratów, prawda, syntezatory, szmery, bajery, tratatata. Wydałem kupę kasy po to, żeby z powrotem przy okazji Wiedźmina tak naprawdę zacząć robić muzykę stricte tylko wewnątrz komputera. Powstały wirtualne instrumenty, które brzmiały o wiele fajniej niż wszystkie syntezatory, w związku z tym fajniej i wygodniej było pracować nad muzyką wewnątrz komputera. Inwestowałem głównie w biblioteki muzyczne, żeby jak najfajniej ta muzyka brzmiała. Zresztą sama gra wymagała bardzo dużej emocjonalności pod względem muzyki. Powstawały nagrania już z prawdziwym wokalem. Myślę, że Wiedźmin był takim przełomowym punktem w mojej karierze, choćby z tego względu, że stałem się taki bardziej rozpoznawalny za granicą. Produkcja Wiedźmina pierwszego była też dla mnie dodatkowo punktem zwrotnym. Jak tworzyliśmy intro do Wiedźmina, CD Projekt rozpoczął współpracę z Platinum Age i z Tomkiem Bagińskim. Zacząłem się udzielać w zupełnie nowym, jakby nieznanym dla mnie środowisku, ale bardzo przyjemnym. Były bardzo fajne produkcje, wymagające ode mnie zupełnie nowego podejścia muzycznego, zupełnie nowego gatunku muzycznego, nieliśniętego do tej pory. A właśnie tutaj się to zaczęło.
tutaj mamy PCF, People Can Fly, firma, w której powstały dosyć wiekopomne dzieła polskiego game devu, Painkiller, potem Bulletstorm, w międzyczasie jeszcze projekt, który niestety nie wypalił, czyli Come Midnight. Przy Painkillerze mocno udzielałem się jako sound designer i robiłem bardzo dużo efektów dźwiękowych. W Painkillerze to głównie mordowało się rzesze różnych przeciwników. Moja praca przez pewien czas polegała głównie na tym, że od rana do wieczora darłem się do mikrofonu i udawałem potwory. No ale w pewnym momencie okazało się, że sam nie jestem w stanie tego zrobić, więc dzień w dzień miałem gości w domu, chłopaki z firmy przychodzili i darliśmy się razem do mikrofonu, udawaliśmy różne potwory i przeciwników. Okazało się, że moi sąsiedzi, jak słyszeli codziennie darcie ryja, zaczęli się mocno obawiać, jakiego mają sąsiada. Prawdopodobnie mnie uznali za jakiegoś przywódcę sekty. Swego czasu znalazłem też różaniec na wycieraczce od swojego mieszkania. Zrobiłem dźwięk, z którego do tej pory jestem mega dumny, czyli dźwięk kołkownicy przebijającej ludzkie ciało. Po iluś tam latach spotkałem się z ludźmi z Atari. Potem jak się przedstawiałem, to oni mówią: a, to jesteś ten koleś, co zrobił dźwięk kołkownicy. To jestem ja. Tam mamy siedzibę Flying Wild Hog. To jest firma, w której obecnie pracuję. Robimy Shadow Warriora 2. Who's ready for a little way? Co ciekawe, firma jest blisko dworca centralnego, więc zatoczyłem niezłe koło wokół Warszawy. Mam nadzieję, że to nie jest zły omen, bo zacząłem od dworca centralnego i kończę przy dworcu centralnym. Wiadomo, że gra jest taka dookoła azjatyckich klimatów, więc jakby muzyka też wymaga tego, żeby mieć tam jakieś akcenty orientalne. Mogę powiedzieć, że współpracujemy na przykład z japońską piosenkarką, która nam śpiewa. Dlatego gra w ogóle na takich bardzo egzotycznych instrumentach, których nawet nazwać nie potrafię, ale są fajne. Jesteśmy w Jasiu i Małgosiu, do którego kiedyś żeśmy chodzili z chłopakami z PCF-u. Ze względu na to, że było tutaj mega PRL-owsko, ale widać, trochę się pozmieniało. Kawa i WZ-ka są obowiązkowe dla każdego. Bijemy się o złotą patelnię. Jakbym miał wspominać początki, w sumie 25 lat temu, no to wszystko się pozmieniało pod względem pisania muzyki, w ogóle podejścia do muzyki, do gier. Jak zaczynałem, to miałem komputer, jak miałem Amiga 500. I trzaskałem jakieś rzeczy na noise trackerze czterokanałowym. Potem przesiadłem się na peceta po jakimś dłuższym czasie, a w międzyczasie była demoscena. Demoscena, takie zjawisko popkulturowe, subkultura tratatata zajmująca się wytwarzaniem sztuki za pomocą komputerów. I to było mega fajne, bo każdy z nas naprawdę uczył się, jak korzystać z komputera, tworząc te dema, czyli prezentacje multimedialne, pokazujące kunszt właśnie wszystkich po kolei. Demoscena była jakby takim naturalnym początkiem, takim preludium do robienia gier komputerowych. Wcześniej czy później każdy podejmował decyzję, ok, jestem na tyle już zuch, że spróbuję zrobić cokolwiek, co mógłbym sprzedać, zarobić pieniądze. I tak się ten game dev w Polsce zaczął. Zaczęliśmy od robienia programów edukacyjnych, ale potem ambicje rosły, no bo jak robimy programy edukacyjne, no to zróbmy też jakąś grę. Wolfenstein był takim bólem w tyłku. Że jak to jest, że na PC-cie zrobili taką fajną grę, a na Amidze takiej gry nie ma, więc ambicjonalnie zrobiliśmy Za żelazną bramą. Załatwiliśmy tutaj pieczenie na jednym ogniu, zrobiliśmy poważniejszą grę i zrobiliśmy fajną grę. Została fajnie przyjęta, my za to mieliśmy mega satysfakcję. Robiliśmy to w ogóle w warunkach domowych, bez internetu. Każdy pracował sobie w domu, nagrywał na dyskietkę swoje fragmenty, czy grafikę, czy muzykę. Spotykaliśmy się w którymś mieszkaniu, piliśmy piwo, wymienialiśmy się tymi dyskietkami i takżeśmy składali grę. Pierwsza gra, tak stricte w studio deweloperskim, Lew Leon, pomimo tego, że gra była na PC, ta muzykę robiłem na Amidze, bardzo tak amatorsko. No i od tej pory tych gier było ze 30, 40. Ostatecznie zacząłem nagrywać muzykę z pełnym składem orkiestrowym, partytura, nagrywaliśmy to wszystko, dogrywaliśmy chór. Z efektami dźwiękowymi jest tak, mówiąc pokrótce, bierzesz mikrofon, i napieprzasz we wszystko, co się da. Próbowałem ponagrywać dźwięki rozwalającej się ceramiki. Pojechałem do Obi. Przyszedł jakiś pan z obsługi. Ja się pytam, ma pan tu jakieś takie większe doniczki? Bo były takie malutkie, plastikowe. Mówię, takie większe, z ceramiki.
A on mówi, tak, proszę pana, są tu większe, jakie pan potrzebuje, zielone czy brązowe? Mówię, panie, nieważne, ja i tak to muszę to rozpieprzyć, nie? Mina faceta bezcenna. Z muzą jest prosto. Bierzesz jeden palec. Każdy tak powinien robić. I tym jednym palcem grasz na syntezatorze, czy na pianina, czymkolwiek są ma klawisze i wymyślasz temat przewodni. Im prostszy, tym lepiej. Najważniejsze to mieć upór tak naprawdę i być bardzo mocno zdeterminowanym. Chcieć to robić i mieć z tego przyjemność. Jakby nie patrzeć na to, co chcesz osiągnąć, tylko patrzeć na to, co w chwili obecnej robisz i czy to jest przyjemne. Bo jeżeli coś ci sprawia przyjemność, to wcześniej czy później będziesz tym coraz lepszy. Zajmuję się tym już długo i powiem wam szczerze, że jestem mega spełniony. Nie jestem wyedukowany muzycznie, a udało mi się tak naprawdę sporo w tej branży osiągnąć. Cały czas mam mega fan z tego, co robię i myślę, że jeżeli ktoś chce, to może. Chyba jestem na to przykładem.